Niewielkie wymiary tabletu niekoniecznie muszą iść w parze z przeciętną wydajnością. Sprawdźcie, jak dobrze radzi sobie 8-calowy Lenovo Tab S8. Ten tablet to idealny towarzysz podróży. Lenovo Tab S8 to urządzenie dla tych, którzy cenią sobie elegancję i lubią się wyróżniać. Oprócz estetycznej, perłowej obudowy, którą widzicie, producent wprowadził na rynek kilka innych wariantów kolorystycznych, co pozwoli dopasować urządzenie do naszego stylu. Ważąc zaledwie 300 gramów, tablet wyróżnia się również wyjątkową lekkością. Cała konstrukcja urządzenia jest bardzo smukła. Cienki tablet na pewno nie zajmie dużo miejsca w torbie lub plecaku. Na lewej krawędzi ekranu znajdziemy niewielką zaślepkę, pod którą umieścimy kartę pamięci oraz kartę SIM. Ten element, jak również cała kolorowa część obudowy, zostały dobrze spasowane, dzięki czemu nie ma tu mowy o jakichkolwiek luźnych elementach lub trzeszczeniu. Ekran zastosowany w Lenovo Tab S8 zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurentów z podobnego przedziału cenowego. 8-calowy wyświetlacz Infinity pozwala na oglądanie treści w rozdzielczości HD. Kolory są dobrze odwzorowane i wyjątkowo intensywne. Jasność ekranu pozwala komfortowo korzystać z urządzenia zarówno w pełnym słońcu, jak i po zmroku. Obraz niemal pod każdym kątem prezentuje się równie dobrze. Stosowana w urządzeniach Lenovo technologia Dolby Audio świetnie sprawdza się również w tym przypadku. Dwa stereofoniczne głośniki umieszczono w przedniej części obudowy, dzięki czemu dźwięk dociera bezpośrednio w naszym kierunku. Na pokładzie tabletu znajdziemy również dedykowaną aplikację z gotowymi ustawieniami korektora graficznego, dostosowanego do gier, filmów lub muzyki. Pod obudową znajdziemy bardzo dobre podzespoły, które po raz kolejny wyróżniają Lenovo Tab S8 z tłumu konkurentów w podobnej cenie. Sercem tabletu jest 4-rdzeniowy procesor Intel Atom 1,86 GHz. Na pokładzie znajdziemy również 2 GB RAM-u, a także 16 GB wbudowanej pamięci. Warto jednak zaznaczyć, że po odliczeniu przestrzeni, jaką zajmuje system, użytkownikowi pozostaje nieco ponad 11 GB. Pamięć możemy jednak rozszerzyć z pomocą karty microSD o pojemności do 64 GB. Niezależnie od tego, czy tablet będzie Waszym narzędziem do pracy, czy multimedialnym centrum rozrywki, jego wydajność sprawdzi się w obydwu przypadkach, mimo że wciąż pracuje on na Androidzie w wersji KitKat. Urządzenie wspiera również mobilny internet w prędkości LTE. Wystarczy zainstalować kartę SIM. Na pokładzie tabletu od razu po pierwszym uruchomieniu znajdziemy również kilka praktycznych aplikacji, do których przyzwyczaiło nas Lenovo. Są to m.in. czytnik e-booków Texture eBooks, pakiet biurowy WPS Office oraz narzędzia pomagające przenosić i archiwizować pliki ShareIt, SyncIt oraz CloneIt. W tablecie zastosowano litowo-jonową baterię o pojemności 4290 mAh. O ile nie będziemy intensywnie eksploatować urządzenia, jest ono w stanie wytrzymać około 7 godzin na jednym ładowaniu. Korzystając jednak z internetu lub grając w gry, czas ten może skrócić się o 2 lub 3 godziny. Wybierając tablet w tym segmencie cenowym, mało kto zwraca uwagę na aparat. I tu kolejne zaskoczenie. Lenovo Tab S8 wyposażono w tylną kamerę o rozdzielczości 8 megapikseli z obiektywem o ogniskowej 2,2. Takie parametry pozwalają na wykonanie niezłych zdjęć, które jak na wykonane tabletem wyglądają naprawdę dobrze. Aparat nieźle odwzorowuje szczegóły i naturalne kolory. Urządzenie wyposażono również w lampę błyskową, którą producenci niezwykle rzadko uwzględniają w tabletach. Lenovo Tab S8 może również rejestrować filmy wideo w rozdzielczości Full HD. Tablet nie zajmie wiele miejsca w bagażu podręcznym, a jego możliwości z pewnością pomogą nam efektywnie spędzić czas pracując, grając w gry lub oglądając filmy. Elegancki design przyciąga wzrok, a dobre podzespoły i świetny wyświetlacz na pewno wyróżniają urządzenie na tle konkurencji. Jeśli szukacie wydajnego tabletu w atrakcyjnej cenie, Lenovo Tab S8 to dobra propozycja. Yeah.